Nasza szkoła od 2007 roku organizuje akcję charytatywną na rzecz osób w kryzysie bezdomności z noclegowni przy ulicy Kornela Makuszyńskiego w Krakowie. Na terenie szkoły odbywa się zbiórka środków finansowych, produktów żywnościowych i artykułów pierwszej potrzeby dla osób ubogich. Organizowany jest również kiermasz ciast i dekoracji świątecznych, a zwieńczeniem całej akcji jest spektakl muzyczny, którego autorami są uczniowie naszej szkoły. Dlaczego zapłacił pan za zamówienia klientów z pieniędzy restauracji? Spokojnie, Charlotte. Na pewno miał ku temu jakiś ważny powód. Na przykład powód do świętowania. Dostaniemy premię bez okazji. Samo przedstawienie odnosi się do sytuacji głównej bohaterki oraz głównego bohatera. Główna bohaterka, Eliza, pracuje w restauracji, natomiast Will jest bezdomnym. Naszym celem było pokazanie, że osoby bezdomne, pomimo że często są niewidoczne, widzą więcej niż wszystkim się wydaje. Dzięki temu chcieliśmy też pokazać, że pomoc może często płynąć nie tylko od osoby bogatej do bezdomnej, ale również na odwrót. Przykro mi, ale musimy zamknąć restaurację. Ale najbardziej przepraszam was, ale musicie poszukać nowej pracy. Ale to nie może być. Co teraz zrobimy? Co zrobimy? Nie mogę stracić pracy. Czy będzie nowy właściciel? Nie wiem. W przedstawieniu pod tytułem Cia Przysługa wchodzę w rolę pana Henry'ego, czyli właściciela restauracji pod Melonikiem, która przez względy finansowe splajtowała. Olena i Morris, czyli biznesmeni, którzy są złymi postaciami de facto, próbują odkupić budynek. Jednakże pan Henry jako dobra postać ma zamiar jak najdłużej przytrzymać ich, żeby nie doszło do zakupu restauracji. Ja zagrałam Elizę, czyli główną postać w naszym przedstawieniu Cicha Przysługa. No, Eliza była kelnerką w restauracji pod Melonikiem. No, lecz niestety pewnego dnia restauracja splajtowała i ona postanawia, że ją odkupi. No, niestety nie ma tylu pieniędzy, ale wiele osób jej pomaga, w tym też dwójka bezdomnych przyjaciół. I też zauważa, jakimi cudownymi osobami się otacza. I no też zauważa, że marzenia mogą się spełnić. To jest chyba najważniejsze właśnie w tej postaci, że ona znowu zaczyna wierzyć w to, że marzenia mogą stać się rzeczywistością. Teraz czas na moją część niespodzianki. Cały czas nie wiem, jak do tego doszło, ale przed chwilą otrzymałam pieniądze od jakiegoś anonimowego darczyńcy, który przekazał mi kwotę, dzięki którym będę mogła kupić restaurację oraz ją odnowić. Wspaniale, nawet nie wiesz, jak się cieszę. Twoje marzenie nareszcie się spełni. Ja nie mogę w to uwierzyć. Wiadomo, kto taki hojny? Nie mam pojęcia, ale ta suma jest taka duża. Widocznie musiał być to człowiek z wielkim sercem. Nareszcie zaczyna się wszystko układać. Tak, chodźmy powiadomić resztę. Jesteśmy tutaj w gronie miejskich hawciarek. Pierwszy raz chęć tak jakby wzięcia udziału w konkursie Szopek Krakowskich narodziła się już 2 lata temu i wtedy udało nam się zrobić szopkę haftowaną, ale niestety ona wtedy nie była oceniana, gdyż nie było tej kategorii, w której mogłyśmy wziąć udział, czyli kategorii off. W tym roku, w 81. konkursie Szopek Krakowskich, taka kategoria została stworzona i to pozwoliło nam pokazać naszą haftowaną wersję tej tradycji, no i zdobyć pierwsze miejsce, nieoczekiwanie. Ja pracowałam nad elementami wież. Najtrudniejsze było to, żeby stworzyć to symetrycznie, ponieważ no, musi być to lustrzane odbicie. Mój fragment nie był nowochódzki, tylko był powiedzmy iście krakowski, ale w całej szopce mamy fragmenty
architektury nowochódzkiej, zarówno tej mieszkaniowej, mieszkalnej, jak i architektury przemysłowej, jak i sakralnej. Mamy nowochódzkie okna, te duże z witryn sklepowych, mamy okna z tak jakby z części mieszkaniowej, mamy fragment attyki z Pałacu Dożów, czyli z budynku Centrum Administracyjnego Huty oraz fragment wieży Kościoła pod Krzyżem, czyli tego, który jest tutaj po sąsiedzku nas, tak na dobrą sprawę. Ja byłam zaangażowana w coś, co jakby nie jest samą szopką, ale jest jakby rzeczą dodatkową, ponieważ stworzyłam układ słoneczny poświęcony Kopernikowi, a także Księżyc i Pana Twardowskiego. To były takie dwa dodatkowe elementy do szopki. A wspominam to dobrze, ponieważ w zeszłym roku, znaczy dwa lata temu, kiedy pierwszy raz robiłyśmy szopkę, miałyśmy świadomość, że ta szopka jakby nie spełnia oczekiwań, ale bardzo chciałyśmy, aby być zauważone i aby nasza praca trafiła do muzeum. W tym roku jakby cel był taki, żeby jednak uczestniczyć. Nowa kategoria stworzona przez muzeum dała nam tą możliwość. I myślę, że jest to bardzo fajny taki krok ze strony muzeum, ponieważ każdy twórca może pokazać swoją technikę i to, w czym jest dobry, nie stosując się do ram i ograniczeń, jakie narzuca standardowy konkurs. Nie wierzyłam w pierwsze miejsce, ale widziałam, że ta praca ma potencjał duży. Tym bardziej, że to była nasza druga praca, więc też wiedziałyśmy, co byśmy chciały poprawić w tej naszej szopce. Więc myślę, że bogatsze to doświadczenie. No, spodziewałyśmy się, że jednak na tym podium będziemy. I widać, że jednak nasze jakby oczekiwania się spełniły nawet z nawiązką, no bo raczej chyba o pierwszym miejscu nie myślałyśmy tak szczerze. Nad pracą pracowało 12 miejskich chawciarek z naszej grupy, która się spotyka w Artzonie Ośrodka Kultury Norwida. I zaczęłyśmy od koncepcji, czyli od rozrysowania rysunku szopki, zaznaczenia na niej elementów związanych z nową hutą, a następnie dobierałyśmy kolory, tasiemki, wszystkie elementy dekoracyjne, cekiny, koraliki, a następnie dzieliłyśmy pracę i pracowałyśmy już indywidualnie w domu w 12 osób jednocześnie. Pracę zaczęłyśmy we wrześniu, więc w sumie to jest praca długa. No i finał można zobaczyć w Pałacu Krzysztofory.